My stawiamy tezę, że wszystkie rządy od początku transformacji świadomie doprowadzają górnictwo do upadłości celem przejęcia jego przez wierzytelności. Dlaczego? Bo przez... Brzmi trochę jak spiskowa teoria. Tak, tak, jest to bardzo poważne oskarżenie, ale my tą tezę mamy gruntownie zbadaną i chcę powiedzieć, że my nie tylko my ją reprezentujemy, my rozmawiamy z wieloma naukowcami, mogę tu wymienić pana profesora Lisowskiego, pana profesora Bacheńskiego, profesora Kozłowskiego, którzy się w większości tez zgadzają się z naszym punktem widzenia. Ale dlaczego tak się dzieje? Panie redaktorze, szanowni państwo, nadchodzą, jest dopracowane na skalę przemysłową czyste technologie węglowe, innowacyjne technologie węglowe, które zrewolucjonizują górnictwo. To jest proces, polega na zgazowaniu podziemnym węgla i wykorzystaniu energii w ogniwach paliwowych poprzez proces elektrochemiczny do wytwarzania energii elektrycznej. Ta technologia pozwoli zwielokrotnić zyski otrzymywane z węgla. Dlatego pod żadnym pozorem nie można dopuścić do oddania kontroli. A robi się wszystko, żeby jastrzębska spółka węglowa, żeby kompania węglowa, czytaj Polska Grupa Górnicza, żeby katowicki holding węglowy, ale czytaj polski holding węglowy. Ja chcę powiedzieć, że dzisiaj wszyscy dla podkreślenia patriotyzmu mówią o tym, bo w nazwie jest Polska, ale nie liczy się, co jest w nazwie, tylko liczy się, co jest w kapitałach. Kapitały właściwie są, wszystkie spółki są na granicy przejęcia nad nimi tej kontroli. Przez kogo? Przez wierzycieli. Przez wierzycieli. To znaczy przez kogo? Kim są ci wierzyciele? My podejrzewamy, że to są wierzyciele spoza naszego kraju. To są wierzyciele, którzy wiedzą, że mając pod kontrolą takie zasoby węgla i wiedząc, że wchodzą czyste technologie węglowe, kto będzie miał nad nimi kontrolę, będzie osiągał miliardowe zyski w przyszłości.